Moim i Państwa porannym gościem jest dr Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy i o tej wolności prasy chciałabym dzisiaj porozmawiać, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, które miały miejsce na przykład w Opolu. Chodzi mi o sytuację związaną z Piotrem Zapotocznym, czyli dziennikarzem Gazety Wyborczej, który opisywał sytuację w WIK-u, tak? Przedstawiał szczegóły raportu PIP w związku z kontrolą w wodociągach opolskich. No i w związku z tym otrzymał wezwanie na policję, a mało tego, policja postanowiła zawnioskować o zwolnienie go z tajemnicy dziennikarskiej. No właśnie, czy my wciąż możemy mówić o wolności tak do końca, czy możemy to uznać za już jakiś krok w kierunku zamykania ust dziennikarzom? Znaczy sama sytuacja, o niej nie wiem jeszcze aż tak dużo. Tutaj jest kilka sprzecznych informacji też do nas dociera. Znaczy ewidentnie to, co możemy powiedzieć po samym zachowaniu policji, temu, że prokuratura zleciła policji, żeby przesłuchali dziennikarzy i spróbowali się dowiedzieć, od kogo dostali oni informacje, no to to oczywiście powinno budzić pewne zdziwienie, to jest niepokojące i to jest na pewno obliczone na takie schłodzenie, prawda, sytuacji, to znaczy stworzenie sytuacji, w której dziennikarze, czy ci sami, czy inni przy kolejnym materiale tego typu, trzy razy się zastanowią, czy na pewno chcą mieć kontakt z policją, prawda? Więc to jest jakby zasadnicza konsekwencja, zasadnicze zagrożenie, jakie jest związane z takimi zachowaniami. Prokuratura, z tego co czytałem, na razie twierdzi, że nie będzie wnioskowała do sądu, aby tą tajemnicę dziennikarską znieść, co samo w sobie wydaje być się dosyć dziwne, tak? Bo skoro najpierw zlecamy, że chcemy się tego dowiedzieć, dziennikarz mówi zupełnie, co powinno być zupełnie oczekiwane, prawda? Nie powiem wam, no bo to jest warsztat mój i nie mówię, skąd zdobywam informacje. I prokurator mówi, a okej, to trochę tak wygląda, jakby liczyli na to, że pójdą do dziennikarzy. Dziennikarz mówi, a nie, to okej, to mogę o tych ludziach powiedzieć, bo to akurat nie zastrzegli sobie anonimowości na przykład, nie? I jeszcze to, co jest tam też dodatkowo niepokojące, to to, że z tego przynajmniej, co pisała sama Gazeta Wyborcza, to tam został użyty taki pretekst dotyczący ustawy o ochronie danych osobowych, prawda? Więc jakby widać, że szuka się jakichś takich sztuczek prawnych, które by pozwoliły na prowadzenie tego postępowania. No pytanie oczywiście właśnie, czy mamy tutaj, czy celem jest faktycznie dowiedzenie się, jak te informacje wypłynęły, czy właśnie raczej stworzenie takiej mrożącej atmosfery, gdzie dziennikarze, mówiąc wprost, w którymś momencie będą się bali po prostu pisać z troski o to, co się będzie później z nimi działo, czy będą ciągani po przesłuchaniach, czy będzie robiony wywiad środowiskowy w ich otoczeniu. I to oczywiście jest standard, który, jeżeli to stałoby się takim zjawiskiem systemowym, no to jest wtedy bardzo niepokojące i raczej typowe dla krajów schodzących ze ścieżki demokratycznej. No właśnie, zastanawiam się, czy w tej sytuacji nie została przekroczona pewna granica związana z tym, że przecież tajemnica dziennikarska jako tajemnica zawodowa jest po pierwsze narzędziem dziennikarza, po drugie no właśnie gwarantem wolności tej dziennikarskiej. Znaczy na tym etapie ja bym tutaj jeszcze nie mówił, myślę, o tym, że jakaś granica została przekroczona, ale też jesteśmy na wczesnym etapie zupełnie tej sytuacji. Zdarzają się sytuacje, gdzie sąd dziennikarzom faktycznie nakazuje ujawnienie swoich źródeł i wtedy już mamy do czynienia z sytuacjami niezwykle problematycznymi. Tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o jakby kontekście, prawda? Dlatego, że wolność słowa, tak jak większość wolności, nie jest wolnością absolutną i są sytuacje, kiedy ona może podlegać ograniczeniom, w tym również wolność słowa, znaczy wolność mediów. Natomiast no pytanie, czy ta sprawa, czy kontekst jakby faktycznie to uzasadnia, czy to jest kwestia związana na przykład z bezpieczeństwem narodowym, prawda, albo z jakimś bardzo ważnym interesem państwa, albo z bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem publicznym. To są naprawdę katalog sytuacji, kiedy możemy ograniczać wolność słowa w sposób uzasadniony, jest stosunkowo niewielki. Czy sprawa dotycząca tego, co się dzieje w jednej z firm, nic nie wiemy na temat tego, żeby tam tak naprawdę jakiś niezwykle istotny interes państwowy się znajdował, uzasadnia no właśnie jakieś tam próby zawieszenia w tym wypadku tajemnicy dziennikarskiej, no moim zdaniem nie.
Poseł Kownacki zwraca się do ministra, by ten zobowiązał regionalne izby obrachunkowe do większego zaangażowania w temacie prasy wydawanej przez samorządy, wskazując oczywiście konkretne samorządy, między innymi Wrocław, Opole czy Kraków, czyli te samorządy, w których władza nie jest sprawowana przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. A z drugiej strony mamy sytuację, w której spółka Skarbu Państwa wykupuje regionalne dzienniki. Czy tutaj nie możemy tego uznać trochę jako przejawu hipokryzji ze strony rządzących? Znaczy, dotknęła pani redaktor w ogóle niezwykle ciekawej kwestii, bo faktycznie mamy w Polsce taki obszar, trochę będzie o szarej strefy medialnej, takich mediów trochę quasi publicznych. No, czas na Opolu, w którym się znajdujemy, jest de facto medium, powiedzielibyśmy w zasadzie samorządowe, prawda? I nasze prawo w zasadzie nie definiuje, czy nie stwarza jasnych regulacji, które by na przykład gwarantowały takim mediom samorządowym niezależność od ich wydawców, prawda? Czyli de facto to są media finansowane z pieniędzy publicznych, nie do końca są wyposażone w takie gwarancje ustawowe, w jakie wyposażone są pozostałe media publiczne. W przypadku tych gazet wydawanych przez Orlen, tutaj sytuacja nie jest, powiedzmy, może tak bezpośrednio, dlatego że to jest spółka oczywiście kontrolowana przez państwo, ale nie w 100%. Natomiast oczywiście kwestia rzetelności dziennikarskiej, no i tej relacji pomiędzy wpływem władzy a zawartością tych mediów jest oczywiście niezwykle istotna i no akurat w przypadku Polska Press też bardzo widoczna, prawda? Znaczy, że od momentu przejęcia przez Orlen tej firmy no ewidentnie widzimy również taki wpływ polityczny, prawda? I to jest coś bardzo niepokojącego, bo jeżeli jakiś medium zyskuje status, nawet jeżeli nazwiemy je takim statusem quasi publicznym, no to oczywiście powinno, przynajmniej z mojej perspektywy, chciałbym, żeby tak było, ale też widzę to w zapytaniach Rzecznika Praw Obywatelskich, aby takim rygorom mediów publicznych podlegało. Ale no możemy oczywiście też powiedzieć, że problem jest trochę wirtualny, ponieważ jak spojrzymy na standard w mediach publicznych, czy zwłaszcza w telewizji publicznej, no to okazuje się, że wymogi ustawowe mogą mówić jedno, a rzeczywistość zupełnie coś innego. Jak będzie przyszłość dziennikarstwa? No to spotkanie, temat na zupełnie w zasadzie pewnie kilka nawet odrębnych spotkań. No na pewno to, co dzieje się już od dosyć długiego czasu, to pokazuje, że to jest obszar, który z jednej strony podlega takiej nieustającej transformacji, prawda? Czy sam fakt, że siedzimy tutaj w studiu telewizyjnym i chwilę po naszej rozmowie gdzieś zostanie ta rozmowa umieszczona w internecie, pokazuje, jak zmieniają się technologie, jak to zmienia również sposób pracy dziennikarskiej. Z drugiej strony mamy cały szereg takich negatywnych zjawisk, też od dosyć dawna widocznych w mediach. Powiedzmy, na pierwszym miejscu możemy umieścić tabloidyzację. I w ogóle coś takiego, co nazwałbym takim ogólnym spadkiem jakości medialnej, tak? To znaczy, nie chcę może tutaj wchodzić teraz w szczegóły, jakie czynniki to powodują, prawda? Ale generalnie możemy tak umownie powiedzieć, że żyjemy w czasach, kiedy trzeba więcej, szybciej, a niekoniecznie lepiej. I to jest również widziane w mediach. Ale mamy też nowe sytuacje, które na horyzoncie, które pewnie będą ten grabiec medialny bardzo zmieniały. No, na przykład technologie związane ze sztuczną inteligencją, prawda? Już teraz są organizacje medialne na świecie, które bardzo szeroko wykorzystują mechanizmy generowania tekstów. No, w niektórych wypadkach nawet już do generowania takich tekstów ostatecznych, w innych wypadkach do generowania takiej surówki, którą później dziennikarz obrabia. Więc niewykluczone, że to są techniki, które zawitają pod strzechy szybciej niż nam się wydaje, znaczy pod strzechy organizacji medialnych. Z jednej strony zatem będziemy mieć konkurencję w postaci sztucznej inteligencji, a z drugiej strony widzimy, co się dzieje na rynku medialnym. To znaczy wielu dziennikarzy porzuca dziennikarstwo, zmienia zawód czy zmienia profesję z uwagi na to, że ten zawód trochę stracił na wartości. Po pierwsze, dlatego, że rozwija się też dziennikarstwo obywatelskie, więc z punktu widzenia publikowania tak naprawdę każdy może to robić, choć no ustawa precyzuje, tak, kim jest dziennikarz. No ale właśnie z drugiej strony no, pojawiają się sytuacje, o których wspomnieliśmy już, tak, że nie chcę nazwać tego próbami zastraszania, ale już dziennikarze nie są tak niezależni jak kiedyś. Znaczy, to też pokazuje, że tak naprawdę takie prawdziwe dziennikarstwo jest dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek. I tutaj zawsze, kiedy mówimy o kondycji, znaczeniu i tym, co się będzie zmieniało w dziennikarstwie, trzeba pamiętać o tym, że nie ma
działającej demokracji bez dobrze działającego systemu medialnego. To może nie zawsze musi być system medialny oparty na mediach publicznych, choć moim zdaniem jest to niezwykle istotny element mieszanki medialnej i trudno mi sobie wyobrazić, że no możemy mieć do czynienia z państwem demokratycznym, gdzie nie ma, przynajmniej w takim europejskim wydaniu, prawda, gdzie nie ma dobrze działających mediów publicznych, to zawsze będzie jakiś tam wskaźnik, prawda, to co się dzieje z mediami publicznymi będzie wskaźnikiem tego, co się dzieje też z demokracją w danym kraju. I kiedy obserwujemy te zmiany rynkowe, które powodują to, co pani redaktor powiedziała, że wielu dziennikarzy odchodzi z tego zawodu, szuka rzeczy, no czasami pewnie lepiej płatnych, ale też cieszących się trochę większym szacunkiem społecznym, ale też dających szansę na taką większą realizację się, prawda? Dlatego, że ponieważ od dziennikarzy wymaga się, żeby dostarczali coraz więcej tekstów, coraz szybciej, więc oni też często mają poczucie, że to, co generują, może niekoniecznie prezentuje taką jakość, jaką by chcieli, prawda? Żeby prezentowało. Może nie zawsze mają możliwość pracy na poświęcenia tak dużo czasu na przygotowanie materiału, aby on był naprawdę dobry i no spełniał swoją funkcję, powiedzmy, prawda? Coś więcej niż tylko takiego ciapka informacyjnego. No i to są rzeczy, które, no właśnie, jeżeli spojrzymy na znaczenie mediów dla gwarancji systemu demokratycznego, to jest proces mocno niepokojący. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę. Moim Państwa gościem był dr Błażej Choroś, politolog Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję.